podniosłeś, on się złamał i chwycił żywca? Ja wiem, że dla ciebie jak ktoś jest uprzejmy, to jest po prostu coś nienormalnego. Jak nie będzie ryby przez 5 minut, to wyrzucamy operatora do wody. Obiecałeś mi łóżko karpiowe. Wyjdźcie z tej roboty, zobacz. Kameruj tam, a nie. Siemanko, witam wszystkich na moim kanale. Goszczę dzisiaj Kacpra, cześć. Krzysiek, cześć. Goszczę Kacpra i Krzyśka. Słuchajcie, dzisiaj polujemy na grube jesienne sumy. Woda ma aktualnie lekko ponad 12 stopni. To jest idealny moment właśnie na te największe ryby, więc obserwujcie. Ja się dzisiaj trochę spóźniłem, ale ze względu na to, że łożysko przyczepi mi padło, chłopaki całe szczęście czekali, doczekali się w końcu i walczymy. Jak nie będzie ryby przez 5 minut, to wyrzucamy operatora do wody. Dobra. I kręcimy, jak go wyławiamy. To płatne dodatkowe. Ale my będziemy ci życie ratować. Jeszcze ty nam powinieneś zapłacić. Ale widzę komitywa, no. Chociaż raz, nie? Poczekaj, film zobaczysz zaraz. Chcę pampersa załóż lepiej. Mały Gnojek specjalnie mówił, żebym nie oglądał filmu wcześniej. Tylko że on chce mi puścić, bo chce zobaczyć moją kurwa reakcję. I czy go wypierdolę z łódki, czy nie. Spokojnie, nie to pan barbarzyńca. To pan to? Ty sku... nie ty. Obiecałeś mi łóżko karpiowe, to gdzie ono k***a jest? Ale jak będzie lato, cieplutka, nie k***a na deszcz. No to śpiewór jeszcze, nieprzemakalny. Wiesz, jest fajna temperatura wody dzisiaj. Już tak, już one dostają wtedy sygnał do żarcia i idzie łatwiej złowić te wielkie ryby. A co, jak jest zimniejsza woda, to lepiej żrą, czy co? Tak, one dostają impuls, że już wiesz, temperatura spada, muszą więcej jeść, nie? A, no tak. O to chodzi. Jak ten, one później, wiesz, jak już hibernują się. Tak, tak. Jak niedźwiedź na sen podobnie, zimowy. One już później dużo mniej jedzą. Okej. Okay. Jak masz rzekę, opuszczasz zestaw, no to jak jest duży uciąg, jak jest gruba plecionka, ona drga. Wiesz, są drgania i to poszły ryby. Normalnie używam 0,36, a teraz 0,27 jest, nie? Przez to, że jest większy uciąg, żeby nie drgała. To poczuł, co ten karp zrobił? Jakoś dziwnie zaczął uciekać chyba, nie? Co zrobił? Uciekał. Uciekał. Karp? No. Już był pod drzewcem i wiesz, na hamo zaczął uciekać, nie? Co ty? No. Buracz zostawić? Ja też tu nic nie widziałem, tak. Się wychylałem. A nie widziałeś ten, jak pokazywałem ci? Palca dopiero potem zobaczyłem. Tak, nie widziałem, gdzie ja jestem, a gdzie jest sum. Dobra, to nieważne. No. Nie musisz widzieć nawet. Ja to dzisiaj będę zbroję obstraną. Mhm. Ja również. Grał się? No, centymetry były, ale powiem ci, wiesz, chodzi o wielkość ryby. Ile ma? Ten ze 2,30, 2,40. Same takie klamoty. Musiał teraz przepłynąć. No, teraz już przepłynął. O ten statek. Zabujało. Maszynka zabujała. Ja pier... No to już był pewny. Praktycznie. On już, widziałeś jak już wychodził? No, już tak. Tego, no. Przepłynął statek, bujnęło i zszedł. Wyjmuj strzelbę. Tu już było 100% wyjście. Kranie, no. Tak. Tak, już wychodził. Tak. W tym momencie przepłynął statek, ja już tylko mówię, tylko nie teraz, już mówiłem tylko nie teraz. Ja już widziałem, że przepływa, tylko po czym kiedy fala przyjdzie, mówię, tylko nie teraz. I wiesz, ryba już stanęła, bujnęło. Mój koniec. Plusk, plusk. Dziękuję. Brakowało mi trochę sumów, nie? No. już mi nie brakuje panu. Już za dużo. Ja już mam zbroję obsraną po tych rybach. Zmienić ci pampersa? No. Powiem ci, ale... Ty się śmiej, ale wiesz... to były takie ryby, gdzie ty marzysz cały sezon, żeby w ogóle złowić coś takiego, a tu one podchodzą do przynęty, rozumiesz? To tylko czekasz na ten moment. Ale tylko bam, nie? Wiesz, normalnie one omijają te ogromne, nie? A dzisiaj podchodzą. I co, normalnie te sumy mają to w dupie, tak? Te wielkie. Normalnie tak, no. Bo są tak cwane, a dzisiaj po prostu podchodzą, nie? Operator zaraz ciebie na wędkę nabije i będziemy łowić na kabata. Ale podobno... Żelasty. Podobno nie, żelasty. Nie biorą śmierdzi i w ogóle żelasty i takie, wiesz. Weź mi powiedz, o co chodzi z tym łóżkiem karpiowym? Fakt, co to jest? Bo ja, wiesz, ty to powiedziałeś... To jest takie rozkładane łóżko, ale jest mega wygodne. Ale czemu to jest łóżko karpiowe? O co chodzi? No to głównie, no... Że to karpiorze kupują to, tak, jak łowią i odpoczywają. No i do namiotu, no. Tak, do namiotu i ten. No co tam masz? Inaczej łóżko polowe może, nie? Aha, takie coś, no. Kamerzysta albo fotograf. Kamerzysta to słowo, które ma bardzo negatywne konotacje. Dlaczego obrażacie się o to? Znaczy, ja to mam akurat wyjęte, tylko... No wiadomo, nie każdy się musi znać, natomiast no, gdzieś tam w głowie przeskakuje coś, jak się to słyszy. Kamerzysta to na weselu zawsze był, nie? Ale powiem ci jedno, ja się bardzo cieszę, że właśnie mi ci powiedziałeś, że cię to wkurwia. Teraz... O ty kurwo! Bo teraz będzie wesela, ty bo nie teraz mówisz. Po prostu... Jak mówię, jak ktoś przyjedzie, mówię, to jest mój kamerzysta. Nie fikaj, bo ja mam klucze do twojego samochodu. Pragnę cię poinformować tylko. Panie kamerzysto, pan to nagra. Wtedy co kamerowałeś. O ja p***a, a kamerować to już... Pojeb. Otarła się tylko w opoczłe. Takie stuknięcie tylko było. Ja pierdzielę. Ona, nie wiedziałem. Szczypnął. No jak siedzi. Co, mógł wyczuć haczyk? Teoretycznie mógł. Co? Co, wyczuł haczyk i puścił? Nie, on szczypnął po prostu. No. On chwycił, szczypnął i puścił. Podpływała, czypała, puszczała. Ty, ale powiedz mi, bo ja tego k***a nie rozumiem. To wy im raz podajecie i co? I one nie wezmą tej ryby, to one k***a, nawet jak chcą, to nie gonią tej ryby, czy co? Nie. Bo czemu? W sumie jej nie dogoni, czy jak? Dogoni, no. No to chłopie, to jest łeb i napęd. No to czemu ten sum nie za tą rybą? No, no. Bo ma tyle tych ryb tutaj. Aha. Wiesz, że on sobie sprawdza, kurwa, czy to jest podejrzane, niepodejrzane, kurwa, czy to jest na pewno to, wiesz, jak on był, kurwa, na kiju już tyle razy. Wybredny jest. Nie, on sprawdza. Boi się. Instynkt, kurwa, instynkt przetrwania. Wcale te ryby takie głupie nie są. No. Młody, ja ci powiedziałem, no. Czy ty widziałeś, że ja dzisiaj, kurwa, biegał, kurwa, radu? Nie. Bo robię zajebiście. A to był tylko mikroszczegół przy tej rybie, chociaż to i tak nie była wielka. No, mniejsza była, no. Przy tamtych wielkich zrobiłeś wszystko perfekt. Na inteligentką nie wyglądasz, a patrz, no, się człowiek może pomylić, no. Ty, kamerzysta, kurwa, wiesz tą kurwa, kameruj, kurwa, i wiesz, no. Dalej, dalej. Ha! Przyjacielu, kochany! Ja... Nie do ciebie to było. A, widzisz, już przywykłem. Jest zdziwiony, że nie. Ale dziękuję. Chociaż raz, nie do mnie. Lawendur ma kamizelkę tą ołowianą, także wiesz. Będzie cię ratował, wiesz? To jest kolega. Ja nie jestem, tak? Ja wiem, że dla ciebie jak ktoś jest uprzejmy, to jest po prostu coś podejrzane, nienormalnego. Po prostu przebić filmik, nie? Ale widzisz, czasem ludzie są dla ciebie uprzejmi. To jest ten co z tego filmu. On dzisiaj będzie. Najlepsze jest to, że... Oglądam. Możesz dać zajawkę, Paweł. Możesz powiedzieć widzom, że jeśli nie widzieliście jeszcze filmu z Gabrysiem i Kornelią, to zapraszasz, ja żeby obejrzeć. Relację. Wiem, posta teraz zrobię, nie? Ja mówię, żebyś tu widzom powiedział do tego odcinka. A! Nie ich. No, słyszeliście? A nie oglądajcie. Jak będzie zbyt popularne, to mu odjebie od sławy. Nie subskrybujcie. Jeszcze nie jestem? Nie subskrybujcie i nie lajkujcie. Jestem o 6:15 na wodzie. To tak wcześniej. Cześć panowie. Trzymanko? No nie mam jak. A nie masz jak, dobra wędeczka. Jak tam? A nic no, napływałem dwójeczkę i mi druga wstała. Tak? No wtedy co ci pokazywałem, że są dwie już. Gonimy ją od połowy. Rano nic, później chwila aktywności, wychodziły, ale nie chciały walnąć. I później znowu znikły. Co się gapisz? No. Zdziwiony? Koleżeństwo. Takiej uprzejmości to jeszcze nie widziałem chyba u ciebie. Ma się ten gest, nie? No? No. Nie. Jaki gest? To on tobie dał robaki. No tak. Ale ja miałem gest, że przyjąłem. O, jaki ty k***a mądry jesteś. To jest wszystko, dopóki nie naciśnie się przycisku zatrzymaj nagrywanie. Proszę bardzo, takie warunki na łódce, spartańskie warunki, zimno w plecy, bo mi nie załatwił, ale słuchajcie, ryby nie ma, ale klimat fajny jest, przyjemnie się pływa. Tak, czas dobrze spędzony. Nawet ja jestem zadowolony. No to dobrze. To już w ogóle jest k***a dziwne. Długość się na brzegu śmieje. No. Długo się tak jeszcze będziesz zastanawiał? Słuchajcie moi drodzy, no kończymy nasze wspólne pływanie. Pływaliśmy wczoraj do 2:00 w nocy. Początek był kiepski, mrzawka, deszcz, zimno, ale później się uspokoiło. Mieliśmy piękną pogodę, wychodziły wspaniałe ryby, mieliśmy ogromne naprawdę ryby. Zbroje obstrane były, nie? Dokładnie. No, naprawdę, wczoraj było mega fajnie, klimatycznie. Mieliśmy też gorącą kawę, prawda, tak, którą się ogrzewaliśmy, także było fajnie. Dzisiaj niestety mało ryb, mało wyjść, kiepsko, ale i tak uznaję, że tak uważam, że no, wypad był fajny. Dokładnie. Tak, klimat był klimat. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Trzymajcie się. Hej. Cześć. Mój wspaniały operatorze. Cudowny. No. Chuj dupę. Nie wyłączyłem nagrywania. Co? Nie wyłączyłem nagrywania. Siadaj, płyniemy. Pozbieraj do swojej zabawki. Patrzcie jak on mnie traktuje, ja zaraz na policję zadzwonię. Kabat z kibla wyszedł.